Hej, cześć, siemka, witam was. Dzisiaj pokażę wam przesyłkę od Kamila i kolekcjonera. I właśnie zauważyłem coś, że na poczcie była taka, czekajcie, bo się musi ostrzyć, zapasz. Musi, dobra. Była taka przesyłeczka, była w skrzynce, więc nie wiem, czy to jest wina Kamila, czy to po prostu dojechania, ale mógł Kamil to spakować w folii bąbelkowej, tak jak najlepiej tak wchodzi. I jest fajnie. Tu jest wymiana, więc to sobie na pinku są naprawdę bardzo fajne karty. Dużo braków. Gratisy. I zajęliśmy od żyłem i to sobie pójdźmy na sam początek. Gratisy. Łukasz Broś. Ty, ja nie wiem, czy czasami go nie brakuje, ale okej. Dominik Furman, Patryk Mikita, Dossa Junior, Andreas Ludowik, to jest edycja, nie wiem już jaka, bo to się mylą. I to jest edycja 2014, Mistrzostwa Świata Match Attack. Dobra, tak, dobra. Mamy listę kontrolną, pokażmy tylko te najlepsze karty, czyli legendy, jakie były w tamtej edycji. U Fernando Hierro, mam, Jan Rasz, którego mam i Eusebio, którego mam. Idziemy dalej. I uwaga, uwaga, popatrzmy, co tu jest. Adam Dang. Legii. Master. Te karty tutaj mam na razie. I fajna karta to jest, jak się nazywa? W ogóle się chyba nie nazywa, czekajcie. Statystik. Statystyka, ta karta się nazywa chyba. Bo ja tej edycji nie zbierałem, więc nie wiem. Jak powiedziałam tyle, to przepraszam. To jest Jeremy Boateng, ta karta, nie wiem, czy to jest tu pisze, jak się nazywa. To po prostu jest jakaś chyba taka jakby bazówka. To jest karta z autografem, jest fajna. To jest autograf, pisze, że autograf? Nie pisze, ale to jest chyba karta specjalna z autografem, więc pewnie rzadka. Więc ja ci dziękuję od razu, nie wiem, nie znam, ale ci dziękuję, bo takie karty fajnie jest mieć, choć parę. Połóżmy sobie tak, żeby było jej widać, tutaj tak. Jak ktoś chce się za nie wymienić, to proszę. Dobra, idziemy dalej. Teraz takie gratiski idą. Szybciej przewijał, bo musimy zdążyć. Wasilewski. Wszystkie karty mam. Tutaj wszystkie te bazowe gwiazdy i wchodzące gwiazdy mam. I trenerów. Topmistrze też mam. Wszystkie udało się uzbierać. Miller. Okazaki One to Watch. Endo Fans. Ignasiewicz Fans. Gary Medel Fans. Defensive. I Ignasiewicz też był Defensive. Sorki za pomyłkę, bo to są takie mylące karty. Royce. Petkowicz i Ibra. Karty są fajne. Tu jest listek, sobie go przeczytam poza odcinkiem. Idziemy dalej, są nam... Tu mamy Michał Żyro. Idziemy. Mistrzów obrony też mam wszystkich. I... Dobra. Kurczę, tutaj wiem, co był, mówił mi, że Dami. Ronaldo, limitka. Fajnie. Chyba też tutaj połóżmy, bo to jest taka lepsza, jedna z lepszych kart. Musi być, widać na autograf. Dobra, idziemy. Odcinek będzie trochę dłuższy. Bo to jest dużo kart. Dziękuję ci za te karty, ale kolejnym razem się postaraj z kopertą.
to jest ważne. Chciałeś to odwrócić? Teraz będę musiał odwracać. To zrobił specjalnie, założyłeś. Dobra, idziemy do wymianki. Wymianka będzie pomalej, bo zostało nam trochę czasu. Nie wiem, czy będzie lekko opakowana. Ale okej, okay, taka najlepsza karta idzie na koniec. I tutaj jest ta karta, idzie na koniec. Której nie wiem, czy się jej spodziewacie w ogóle. Dobra, pierwszą kartą jest Greuterfurt. Nie chcę wymawiać, bo na pewno źle wymówiłem. Jeszcze kolejną jest Stadion Herty. Stadion jeszcze kolejną jest Fortuny, Düsseldorf, chyba Fortuny. Nie wiem, czy na pewno jest, kolejną jest Matchwinner. Karta fajna, której jeszcze nie mam, to jest nasza wymianka oczywiście, więc nie mam. Tu mamy Hanover. Te koszulki mi się na pewno przydadzą, Bayer Leverkusen. Allen. Lewandowski, subcio karta, bo to jest Polak, który jeszcze nie ma, mój pierwszy Lewandowski na karcie. Na tych kartach z tej edycji. Edycji 14-15 Bundesligi. Fajny Lewandowski. 14 milionów. 14,5 miliona sorki. I Mazuine Jose. Dobra, i 2 minuty mamy na tą kartę. Ale co tu się znajduje? Chcę już tak na ostatnią chwilę. No. Ja Cię pozdrawiam, Kamilu kolekcjonerze. Polecam jego kanał, wchodzić na stronę Kamil Kolekcjoner YouTube'a, fajne filmy ma, więc dobra. I no, pewnie nie możecie doczekać, jedziemy, dobra. Też nie mogę się doczekać, uwaga, wam. Gol maszyna! Ma być to idealny wstęp, jak nie, to go zatłuczę. Zobaczmy na rogi. Ten drugi jest ładny. Idealny stan, więc dziękuję. I dobra, i omawiamy. Mamy minutę, półtorej na omawianie, dobra. I tutaj jest tak. Razem w tamtej Lidze Mistrzów strzelił 17 goli Ronaldo. Bardzo dużo. W polu karnym z tych wszystkich 17 strzelił 16. Za polem karnym jednego. W tym strzelił 9 goli z lewej, 9 goli z prawej, 4 z lewej, to razem jest 13, 2 gole z karnego i 2 z główki, to razem wynosi 17, co ja gadam. Matematyka się kłania, Mateusz. Dobra, naprawdę jest piękna karta, jeszcze raz tutaj się pokażę. Od tyłu nie ma nic. Dobra. No. I po raz kolejny polecam twój kanał. To Narka. Pa. I bye.